Jak widać, dwóch zawodników, sporo logistyki, ale część zdjęciową mamy za sobą. Raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa witamy w dniu prezentacji naszych dwóch nowych nabytków. Przede wszystkim jest z nami jeden z głównych autorów tych działań, czyli dyrektor sportowy Białej Gwiazdy, pan Manuel Hunko. Po jego lewej stronie siedzi Tibor Halilowicz i oczywiście bliżej mnie Carlos Carlitos, nazywany Carlitosem, Daniel Lopez Huesca. Wiadomo, że w Hiszpanii jest nazwisk, imion sporo. Oczywiście rozpoczniemy od pierwszych słów tradycyjnie. Pana dyrektora bardzo prosimy. Dzień dobry, witam. Dzisiaj prezentujemy dwa nowe zawodnice, Tibor Halilowicz i Carlos Lopez. Tibor Halilowicz jest środkowy pomocnik numer 8, szkoła Dynamo Zagreb. To jest moim zdaniem jedna z najbardziej prestiżowa szkoła, chodzi o środkowe pomocnice. Tibor jest zawodnik, który umie wyprowadzić piłkę do przodu, jest dobry na grę kombinacyjne. I przede wszystkim jest zawodnik, który myśli szybko z piłką. To jest bardzo ważne na taka pozycja. I Carlos Lopez, napastnik, który może grać jako 9, numer 9, nie 9 klasyczna, bardziej zawodnik ruchliwy i też może zagrać jako drugiego napastnik. On jest zawodnik, który przede wszystkim ma dobre skończenie akcji i też ma dobre ruchy w ataku. Chciałem powitać dwa zawodnicy. Panowie, witamy w klubie. Powodzenia. Welcome, bienvenidos, good luck, mucha suerte. Sí. So, Tibor, please welcome and share your first word as a Wisla Krakow player with us. Dzień dobry. I came from Croatia, as sport director said, and I'm very happy to be in this club with great tradition, and I hope I will make my mark here. I know this club have great supporters, fans that I watch on internet, and they are great, and I'm happy to I'm excited to play in front of them. Witam serdecznie. Dzień dobry, oczywiście Państwo słyszeli. Bardzo się cieszę, że jestem w klubie z takimi tradycjami. Pochodzę oczywiście z Chorwacji. Jestem podekscytowany, że będę mógł grać w klubie z takimi kibicami, w tak ważnym klubie i będę robił wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom. Thank you very much. Carlos, si también bienvenido y si puedes decir tus primeros palabras como jugador de Wisla Cracovia. Dzień dobry. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Desde la primera vez que tuve la oportunidad de venir, no me lo pensé. Estoy muy contento en el club, en estos pocos días que llevo aquí. Y solo espero que la temporada vaya igual de bien que la anterior. Invito a todos los aficionados y gente de la ciudad a que venga este año a apoyar al equipo y ayudarnos porque van a disfrutar seguro. Dziękuję. Muchas gracias. Jak widzimy, zawodnicy już zaczynają po polsku, następna konferencja pewnie już swobodnie po polsku. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Od pierwszych momentów, kiedy usłyszałem o Wiśle Kraków, miałem ochotę w tym klubie się znaleźć. Pragnę zachęcić kibiców, żeby byli z nami, dopingowali nas przez cały sezon, bo zrobimy wszystko, żeby wynik w tym sezonie był jeszcze lepszy niż w poprzednim. Muchas gracias. I oczywiście czas na Państwa pytania. Jeżeli są. Damian Gołąb, Gazeta Wyborcza. To ja najpierw zapytam Carlosa o to, czy inni Hiszpanie, którzy są w Wiśle, których jest tutaj sporo, mieli wpływ na tę decyzję, że wybrał akurat ofertę z Polski. Carlos y otros españoles, jugadores, entrenadores en equipo, fueron como razón que estás aquí ahora? Bueno, desde mi punto de vista, el equipo se compone de muchas personas, muchos jugadores, pero bueno, sí que es verdad que por el tema del idioma me hicieron saber de este club lo grande que es para yo poder saberlo de primera mano y entenderlo.
Cóż, drużyna składa się z wielu elementów, między innymi z wielu zawodników, a to nie jest najistotniejsze, ale jasne, trzeba przyznać, że dzięki temu, że ten język hiszpański się tutaj pojawia, mogłem swobodnie zasięgnąć opinii z pierwszej ręki. Dodajmy też, że Carlos dość swobodnie porozumiewa się również w języku angielskim. Bardzo prosimy o kolejne pytania. Michał Trela, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, pytanie do pana dyrektora sportowego. Z charakterystyki Tibora Halilowicza, jaką pan przedstawił, wynika, że jest to zawodnik dość podobny do Petara Bleka. Czy należy go traktować jako takie przygotowanie na transfer Petara? Ja myślę, że oni są kompatybilni. Myślę, że mogą grać razem, więc to nie znaczy, że nie mogą zagrać razem, tak? Wiem, że ale oczywiście nie ukrywamy, że jest dużo interes o Petara i że też mamy być gotowi, tak? Wiem, że Tibor może zagrać jako ósemka, też może zagrać jako dziesiąta i tak ma pan rację, on ma podobny styl gry jak Petara. Zachęcamy do zadawania kolejnych pytań. Bartosz Karcz, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Chciałem zapytać też pana dyrektora o kolejny ewentualny transfer. Jest informacja o skrzydłowym z Bułgarii. Jak sytuacja z nim wygląda? Czy on przyjeżdża rzeczywiście na testy? Ile one mają potrwać? I o Wojtkowskiego z RB Lipsk. Czy taki temat jest? Tak. Cvetanov, on zaczyna dzisiaj z nami treningi. Będzie tutaj do końca tygodnia i potem będziemy wspólnie podejmować decyzje. To decyzja, trener będzie decydować, czy on będzie zagrać ten sparring, czy nie. To będzie decyzja trenera, ale oczywiście jest taka możliwość. O Kamila w tym momencie nie chcę komentować, w jaki punkt jesteśmy, jaka jest sytuacja. Jeżeli są dalsze pytania, jesteśmy do dyspozycji. Michał Trela ponownie. Pytanie do Tibora Halilowicza, bo wiemy, że jest oczywiście kuzynem Alena Halilowicza, byłego piłkarza Barcelony. Grał z nim w Dynamie Zagrzeb. No, chciałbym spytać, widział kuzyna z bliska, jak wiele go dzieli od piłkarza tamtej klasy, za którego płacono tyle milionów. We know you are a cousin of Alan, yes, and that you played together in one club also. So how could you assess the sports distance between you and him? How close are you with your sports abilities with Alan? To me it's hard to say. We played when we were kids, and of course he has some special abilities, and it's not comparable. His different position, but I think we have something same, like good technique, and the academy of Dinamo Zagreb is a great academy for technical players, and I also think I have good dribbling, so I think that's all because of academy of Dinamo Zagreb and some talent what you're born with. So I think he's a great player, and something he has is something very rare. Cóż, graliśmy razem w młodości, trudno jest to porównywać, tak? Gramy na innych pozycjach, też nie mnie oceniać. Natomiast to, co nas łączy, na pewno to jest dobra technika, dlatego że pochodzimy ze szkółki piłkarskiej Dynama Zagrzeb, a tam się mocno na to stawia. Jeśli chodzi o atuty, to między innymi właśnie moim atutem też jest dobry dribbling, więc bez wątpienia, nie ma co ukrywać, Alen jest świetnym zawodnikiem, wszechstronnym, utalentowanym. Jeżeli chodzi o porównania, to już nie moja ocena. Czy mamy jeszcze pytania? Piotr Jawor, Interia.pl. Dzień dobry, mam pytanie do obu zawodników. Jak wy panowie traktujecie Wisłę? Czy to będzie dla was klub, w którym zamierzacie sporo osiągnąć, z którym wiążecie dłuższą przyszłość? Czy to raczej takie okno transferowe, raczej wystawowe, żeby złapać jakiś lepszy transfer, pokazać się w tych najlepszych ligach?
question for both players, para los dos. Empezamos con Tibor. We can start with Tibor. How do you treat your adventure with Wisla? Is it like a step in your career for the better club, or do you want to achieve something in Wisla? So let's start with Tibor. Yes, like I said before, I think I'm thankful for to get to club such a great tradition, and I think it's a big step up. And of course, I want to achieve something at Wisla and help team be every game better. So every game a game, just going forward. So we'll see what happens. But of course, it's step up, and I think it will be great for my entire career. And that's a great club for me to come as such young player. Oczywiście to dla mnie ważny krok w karierze. Sądzę, że może być jednym z najważniejszych w mojej przygodzie z piłką nożną profesjonalną. Chcę osiągnąć coś z Wisłą, oczywiście z meczu na mecz, przede wszystkim wygrywać, na tym się skupiać, a co przyniesie przyszłość, zobaczymy, ale najważniejsze są cele osiągane z Wisłą w tej chwili. ¿Entendéis la pregunta? Que si quieres conseguir algo, o si quieres conseguir algo con Wisla, o más tu objeto es que para ir a mejor club después, como... Para mí venir aquí significa mucho para mí, dejo muchas cosas atrás en mi país y yo estoy muy feliz de estar aquí. Lo que pienso ahora mismo solo hoy es en el Wisła y el futuro llegará, pero de momento estoy aquí y ojalá sea por mucho tiempo. To dla mnie naprawdę wiele znaczy, że opuściłem Hiszpanię i że jestem i myślę tylko o dniu dzisiejszym, o tym, co jest teraz, co dzieje się tutaj w Wiśle Kraków. Oczywiście przyszłość kiedyś przyjdzie, ale na razie zależy mi na tym, żeby była przed nami jak najlepsza przyszłość z Wisłą Kraków. Bardzo prosimy, Piotr Jawor ponownie. Jeszcze mam pytanie do dyrektora sportowego trochę z innej beczki, a mianowicie chciałem zapytać o sparing partnerów, bo według rozpiski, którą mamy, którą dostaliśmy od was, wszyscy sparing partnerzy, nie ma tam drużyny żadnej z ekstraklasy. Czy to jest zamierzony zabieg, czy po prostu tak się poukładało? Nie, na ten okres przygotowanie najważniejsze, przede wszystkim najważniejsze nie są wyniki, tak? Więc szukaliśmy sparingi progresywne. To znaczy, że najpierw z drużyny, które nie są, nie chcę mówić łatwiejsze, ale nie tak znane i że to byłby progresywny, tak? Więc że to nie jest tak, że nie chcieliśmy grać z Ekstraklasą, tak się udało. I nie ma znaczenia, moim zdaniem, czy są Ekstraklasa, czy nie, bo i też wyniki nie są ważne. Najważniejsze, my chcieliśmy na przykład ostatni mecz, żeby byłby dla nas kluczowy, żeby byłby w piątek, bo pierwszy mecz Ekstraklasa jest też w piątek i chcieliśmy, że ten mikrocyk treningowy, żeby byłby od piątek do piątek, więc takie planowaliśmy przygotowanie i planowaliśmy 5 meczy, tak decydowaliśmy. Czy jeszcze jakieś wątki poruszymy dzisiaj? Michał Trela. To ja też jeszcze pytanie do pana dyrektora sportowego, bo to w ostatnim czasie kolejny zawodnik z Chorwacji, który trafia do Wisły Kraków. Chciałbym spytać o ten rynek, no bo jesteśmy przyzwyczajeni, że z Chorwacji zawodnicy wyjeżdżają za duże pieniądze do najsilniejszych lig. No ale czy jakoś znalazł pan, że w tych słabszych klubach poza Dynamem Zagrzeb no, da się jednak znaleźć ciekawych zawodników? Czy to jest jeden z rynków, który najmocniej obserwujecie? Tak, chorwacki rynek obserwujemy bardzo, bardzo intensywnie. To jest bardzo ciekawy rynek, bo mimo wszystko to jest mały kraj, ale oni produkują dobre zawodnicy, tak? Więc że normalnie są drogi zawodnicy, dużo kosztują, ale też możesz znaleźć ciekawe zawodnice. I jest bardzo ciekawy rynek. Nie tylko moim zdaniem, nie tylko dla Polska Liga, też dla inne ligi. Więc że
jest ciekawy Chorwacja. Tak. Jeszcze szansa dla Państwa. Damian Gołąb. Ja to jeszcze Pana Dyrektora zapytam o Krzysztofa Mądrzyńskiego, o to, czy rozpocznie dzisiaj te przygotowania i jak Pan z Wisłą i jak Pan Dyrektor myśli, czy też je zakończy z Wisłą Kraków? Ja myślę, że tak. On jest podstawowy zawodnik, ma umowę jeszcze rok. My jesteśmy bardzo zadowoleni od jego gry tutaj Wisła i ja mam nadzieję, że tak. Rzutem na taśmę jeszcze jakieś pytanie? Jeżeli nie, bardzo dziękujemy. Zawodnikom oczywiście życzymy powodzenia. Thank you very much. Good luck. Muchas gracias. Mucha suerte. Gdzie to Krakowie. Gracias.